28 grudnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Grypa szaleje, chorych małych pacjentów jest tak dużo, że w bełchatowskim szpitalu konieczne jest dostawianie dodatkowych łóżek. Oddział pediatryczny bełchatowskiego szpitala jest w pełni obłożony. Oddział liczy 20 łóżek, a aktualnie w oddziale przebywa 25 dzieci. Pogoda niestety sprzyja rozwojowi wirusów grypy i RSV. Do szpitala przy ulicy Czaplinieckiej trafiają dzieci z infekcjami o podłożu zarówno bakteryjnym, jak i wirusowym. Głównie są to choroby układu oddechowego. Jak zaznacza Ewa Zaleska ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Jana Pawła II, obecnie w oddziale są głównie niemowlęta i dzieci do 5 roku życia. Natomiast dzieci starsze bądź lżejsze przypadki po wstępnej diagnostyce w SOR kierowane są do leczenia w warunkach domowych. W przypadku braku możliwości hospitalizowania dzieci, które wymagają pobytu w szpitalu, kierowane są one do placówek ościennych. Jak podkreśla Zaleska, jest to trudne, gdyż problem pełnego obłożenia oddziałów pediatrycznych dotyczy również innych szpitali. Warto zaznaczyć, że w okresie świątecznym, czyli od 24 do 26 grudnia, z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej skorzystało 341 dzieci, natomiast w szpitalnym oddziale ratunkowym odnotowano 40 dzieci. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 8 testów, z których żaden nie wskazał wyniku pozytywnego. W województwie łódzkim są 44 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów. Minionej doby wykonano 507 testów, w tym 50 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 803 potwierdzone przypadki zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 638. Natomiast ponownych zakażeń 165. 6 osób zmarło. Jedna wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast 5 posiadało choroby współistniejące z COVID-19. Lekarze POZ wydali 2336 zleceń na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 9691 testów. 911 wskazało wynik pozytywny. Do 30 grudnia wszyscy płatnicy składek mają czas, aby założyć profil na platformie usług elektronicznych ZUS lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS. Jeżeli płatnicy tego nie zrobią, ZUS z urzędu i tak założy im taki profil. Od nowego roku posiadanie aktywnego profilu na PUE będzie już ustawowym obowiązkiem dla wszystkich płatników składek, także zatrudniających do 5 ubezpieczonych oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Powinność ta będzie dotyczyła również duchownych, rodziców zatrudniających nianie na umowie uaktywniającej, czy też osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnicy składek, którym ZUS założy profil, muszą bezwzględnie przekazać do zakładu swój adres elektroniczny i mogą zrobić to na przykład składając korektę dokumentu zgłoszeniowego ZFA lub ZPA. Przedsiębiorcy mogą upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnika na PUE ZUS, na przykład księgową czy pracownika biura rachunkowego, a w tym celu muszą złożyć pełnomocnictwo w ZUS. Można takie pełnomocnictwo przekazać w formie papierowej do placówki zakładu pocztą lub osobiście, lub też w formie elektronicznej przez PUE. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza ZUS.pl pełnomocnictwo, a udzielone pełnomocnictwo w każdej chwili można też rzeczywiście odwołać. Nie wystarczy tylko założyć konto na PUE ZUS i o nim zapomnieć. Profil musi być aktywny. To właśnie tą drogą ZUS będzie kontaktował się z płatnikiem, dlatego ważne jest, aby na bieżąco zaglądać na swój profil, by nie przegapić korespondencji. Pamiętajmy, że utrzymywanie profilu w stanie aktywnym jest wymogiem ustawowym. Było pięknie i świątecznie, niestety tylko do czasu. Część ozdób świątecznych zniknęło z placu Narutowicza. Wszystko dlatego, że nie spełniały już swojej roli. Niestety nie wszyscy potrafią cieszyć się świąteczną atmosferą. Iluminacja ustawiona na placu Narutowicza bez wątpienia przyciągała uwagę bełchatowian swoim świątecznym urokiem. Szkoda, że znalazła się także w obszarze zainteresowań samych wandali.
Faktycznie w tym momencie nie ma już reniferów w centrum miasta na placu Narutowicza. Była to jedna z ciekawszych ozdób, która cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych bełchatowian, którzy sobie chętnie wieczorami zasiadali właśnie w saniach. Rodzice robili im zdjęcia pamiątkowe. W tym momencie jest to niemożliwe. Przed świętami renifery jeszcze były sprawne, po świętach okazało się, że zostały uszkodzone, najprawdopodobniej w wyniku wandalizmu. Trzeba było je usunąć z placu Narutowicza, tak żeby nie zagrażały nikomu, tak żeby chociażby nikt nie mógł się skaleczyć o wystający fragment. Wiadomo, że faktycznie to był akt wandalizmu. W tym momencie Straż Miejska przegląda monitoring, bo pamiętajmy o tym, że ten monitoring oczywiście jest, ale tych kamer jest kilka i one też muszą być ustawione pod odpowiednim kątem. One są ruchome, operator przegląda. Miejmy nadzieję, że ten moment, kiedy doszło do tego aktu wandalizmu, on został zarejestrowany i uda się znaleźć sprawcę tego zdarzenia. Jednocześnie oczywiście apeluję do mieszkańców Bełchatowa, by reagowali na akty wandalizmu. W końcu miasto to jest nasza wspólna przestrzeń. Wszystkie dekoracje, mała architektura, wszystko to, co jest, to jest robione tak naprawdę z pieniędzy podatników, czyli naszych wszystkich. Każdy chce żyć w tej ładnej, miłej dla oka przestrzeni. A tych aktów wandalizmu faktycznie jest sporo. To można zaobserwować chociażby w tej małej architekturze, place zabaw, gdzie uszkadzane są specjalnie, celowo urządzenia zabawowe dla dzieci, czy uszkadzane są ławki, kosze. To wszystko jest robione zupełnie niepotrzebnie. Sprawa została zgłoszona Straży Miejskiej, która sprawdza nagrania z okolicznych kamer. Analizujemy materiał z monitoringu miejskiego, już mamy tam wytypowane chwile, w których to mogło ulec uszkodzeniu właśnie konstrukcja reniferów. Tym bardziej, że w wytypowanym momencie również Straż Miejska wtedy podjęła czynności i ukarała jednego z zakłócających porządek mandatem karnym, więc jak gdyby zbieg tych okoliczności analizujemy, czy zakłócanie porządku przez grupę młodzieży, która się znajdowała wówczas na placu Narutowicza i jednego z nich ukaranego mandatem karnym, nie był przyczynowo-skutkowy związek tutaj z uszkodzeniem konstrukcji tych reniferów. Kamery działają. Tak, kamery są, analizujemy materiał. Na tym etapie jeszcze jest za wcześnie mówić, jak konkretnie doszło do tej sytuacji, ale tak jak powiedziałem, już mamy kilka wytypowanych takich osób i sytuację, którą analizujemy, i na pewno sprawca będzie ukarany. A czy na tym nagraniu widać dokładnie, co się wydarzyło? No widać, jak jeden z młodych nietrzeźwych mężczyzn szarpie za konstrukcję renifera, więc wydaje mi się, że to jest ta sytuacja, ale również wcześniejszy materiał jeszcze będziemy sprawdzać i późniejszy, żeby mieć pewność. I to było w nocy z pierwszego na drugi dzień świąt? To prawdopodobnie to była noc z 24 na 25 grudnia. Oczywiście cała konstrukcja ozdób świątecznych nie przestała świecić, więc jak gdyby nie uległa takiemu zniszczeniu. Natomiast podstawa tej konstrukcji pękła i jest tu naruszona, więc na pewno przykre zachowanie młodych ludzi, którzy nie potrafią uszanować ozdób świątecznych, które cieszą innych. No, szczególnie cieszyły chyba tych młodszych mieszkańców miasta, które na ten moment już nie mogą sobie zrobić zdjęcia. To ozdoby świąteczne są dla ludzi, którzy po prostu cieszą się świętami, chcą odpoczywać, chcą radośnie spędzić ten czas, chcą również pokazać dzieciom, jak można ładnie świętować, a niestety zawsze znajdzie się jakaś grupa nietrzeźwych młodzieńców, którzy nie tam pokazują swoją siłę, gdzie powinni. Strażnicy miejscy ostrzegają, że chuligani i wandale nie mogą czuć się bezkarni. Tu apel także do samych mieszkańców. Jeśli jesteście Państwo świadkami tego, że ktoś niszczy iluminację, warto zawiadomić o tym Straż Miejską albo policję. Do zespołu PGS Kry Bełchatów dołączył Jędrzej Gruszczyński. 25-letni libero został zakontraktowany do końca bieżącego sezonu.
Jędrzej Gruszczyński zadebiutował w 2016 roku w zespole AZS-u Politechniki Warszawskiej. Później grał w Kuprum Lubin, AZS-ie Olsztyn, a przed sezonem 2022-2023 został zawodnikiem Aluronu UMC Warty Zawiercie. Teraz 25-letni libero dołączył do drużyny PGS Krybełchatów. Cześć, witam wszystkich kibiców PGS Krybełchatów. Do zobaczenia w Pali Energia. Pierwsza okazja, by przywitać Gruszczyńskiego w żółto-czarnych barwach już 30 grudnia podczas meczu z PSG Stal Nysa. Początek spotkania o godzinie 20.30 w hali Energia. Warto wspólnie kibicować, bowiem organizatorzy zapowiadają, że szykują dla kibiców coś wystrzałowego. Bilety na mecz można kupować przez internet. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.